Więc tak, klikando na EU10, delikatne, mamy event epicki, coś tutaj jeszcze podbijemy, może się w końcu uda 250 level wbić. Natomiast na sam początek, co najważniejsze, to pierwsze 300 levele. Pierwsze 300 levele na serwerze EU10, które się pojawiły, no już parę dni temu tak naprawdę. W ogóle takim pierwszym 300 levelem to nie był typisz Andy, co ciekawe. Typisz Andy 300 level wbił chyba dopiero dzisiaj. W ogóle tutaj dopisał, że zdobycie awatara kosztowało go około 150 kg grzybów. To też kolejna sprawa. Natomiast, no nie ma kiedy, ale z tego co wiem, to dzisiaj ten 300 dobijał. Czy ktoś pamięta, kto wbił pierwszy 300 level na EU10? Bo to był taki ziomek, który nigdzie się za bardzo nie pojawiał. Tu jeszcze możemy przejrzeć oczywiście. No mamy, a jest, dokładnie, mamy. Godi, bez kitu. Pierwszy 300 level to już było 8 marca o godzinie 15:29, czyli w pierwszy dzień eventu epickiego. To był piątek, jak się nie mylę. Tak, dokładnie, piątek, Dzień Kobiet. Więc no, tego ziomeczka nigdzie nie było, on się tak nie pojawiał, ale pierwszy 300 sobie wbił. Mamy tutaj również Mirame 302, no generalnie top 3 to są, jak widzicie, łowcy demonów. Mamy tutaj Zabójcę 301 również, ten ziomek Wojem 285. Mamy Raidena 295, Shox w ogóle w tym momencie najwyższy level na serwerze, 305, również łowca demonów, zwróćcie uwagę. Po 15 dniach wbił level 300 jako drugi na serwerze. Tu mamy jeszcze kolejnego łowcę demonów 301, tu mamy Berka 301, kolejny łowca demonów 300, kolejny Berek 301. No tak naprawdę, no mamy samych łowców demonów, mamy Zabójcę i mamy, no tam, dwóch berków, jak dobrze widziałem, z 300 levelami. A i tu jeszcze typi Rzędy 300, ale on się rozebrał, więc spada w EQ. I tyle, tak wygląda topeczka, mamy oczywiście niedzielę. Ale no, mówię, jeszcze może dzisiaj coś doklikają, jeszcze może coś dokręcą, bo jest niedzielka, jeszcze mają tak naprawdę, no, 7 godzin do północy. Ale raczej nie oczekiwałbym tego. To ile łącznie mamy tych 300 leveli? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i typisz Andy 10. 10 300 leveli po 16, jak dobrze liczę, dniach, albo 17, coś takiego, EU10. Czy to dobry wynik, czy słaby? Ocenkę oczywiście pozostawiam wam. W każdym razie tak wygląda topka. Gildie jeszcze nieważne, bo wszystkie topowe gildie robią wyprawy. Twierdzę też niezbyt istotne. W pupilkach jeszcze dzisiaj nie walczyliśmy, mamy 31 pupili. Ciągle nam brakuje dyniaka z północy, jakoś, no już mówiłem, nie mogę go zebrać. A topka ma tych pupili chyba 35. To jest chyba najwięcej pupili, ile można mieć w tym momencie. No i podziemia, ciągle 8 serce oczywiście. Tu już co niektórzy mają 10, ale w podziemiach jesteśmy akurat dość wysoko. Dobra, to tak na szybko rankingi. Co wam tu jeszcze mogę pokazać? Sporo zrobiliśmy, aha, kolejne przejście w ogóle. Siedmiornice na 38 kroksie. Udało nam się tą siedmiornicę pokonać. Zbijasz taki 29 level i masz osiągnięcie za zbicie top 1 w podziemiu? Serio, to działa? To nawet nie wiedziałem. No więc zrobiliśmy przejście w siedmiornicę tutaj w wodzie. Specjalnie dość wcześnie zrobiłem to przejście, żeby zdążyć właśnie w czwartek ją jeszcze złapać i już w nią iść, bo tak to bym musiał czekać tydzień. Ale do pupilków to zaraz przejdę, tylko wam to chciałem pokazać. No i teraz lecimy w portale, które jakoś tam w ostatnich dniach ubiłem. Co to za patozwiat zapisany? Zaraz wam pokażę. To sobie zapisałem, bo może sobie zrobię nowe intro na kanał. Ale to, no, zaraz zobaczycie, o co chodzi. To już zresztą wielokrotnie pokazywałem na streamach tą walkę. Cyk, tutaj mamy portal, to było 7 i wczoraj również portal udało nam się ubić. Teraz mamy chyba 100% kolejnego portalu, więc na razie nie będę go ruszał, bo może jakąś brońkę wymienimy, to tamto, no wiadomo, o co chodzi. Dobra, co to za walka z patozwiadem, a tutaj taka fajna waleczka, proszę bardzo. Tak jak mówię, może ustawię na intro, jeszcze zobaczę. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Aurę mamy 5 już w tym momencie. Możemy sobie to odebrać jak najbardziej. To sobie na razie pozostawiamy, cyk, cyk. Więc 5 aura nam wleciała. O, tutaj mamy kupca. W ogóle dzisiaj znowu mam same skipy. No ale arenka już nam trochę ruszyła. Możemy w ogóle, no powiedzmy, powydawać jeszcze tą kaskę, którą mamy w te atrakcje. I zrobimy sobie skipa i resecik.
No już tych uleb mam naprawdę dużo, zobaczcie, tu już potwory w ogóle przyspieszone i ozłocone, więc całkiem to idzie sensownie, skipek na 7 dni, cyk. No i możemy zrobić, tak jak powiedziałem, ofiarę, zaraz to zaczniemy ulepszać. Tu nic istotnego, pupilki wyglądają tak, od razu to porobię. Czy ja w ogóle ubiję jakieś kolejne środowiska? Tutaj to chyba ubiję, tego kiciura dokładnie. Kiciur jest w piątkową noc, tutaj to raczej nie ubiję. Tu też mimo ulepszenia raczej nie ubiję. W ogniu mamy koguta, no ogień i wodę mamy słabą z racji tych szybkich przejść, które porobiliśmy w tych dwóch żywiołach, ale to trudno. Dobra, i lecimy. Tutaj może światełkiem, niestety się nie udało. Tu spróbujemy mrokiem, również się nie udało. O kurwa. No dobrze nam dzisiaj pupile poszły. Bardzo dobrze nam dzisiaj pupile poszły, nie ukrywam. 13 uleb masz, czy dobrze policzyłem? Ojejku, teraz to nie wiem, poczekaj. Czyli nam jeszcze brakuje 7. No i potem platynki. Także w pupilkach nam nie poszło, ale co zrobić? W ogóle, który mamy ranking? Myślałem, że się odkujemy, a my spadliśmy. No, zdarza się. Zdarza się oczywiście. Teraz tak, portalu na razie nie robię. Do lożków zaraz wejdziemy. Nic nie robiłem od ostatniego odcinka w lożkach. Tutaj sobie zbieram duszę. Możemy w ogóle raid boss Nunu. My teraz tego ziomeczka klepiemy. Możemy sobie go tutaj ubić. Uzbieramy duszę na coś następnego? No nie bardzo. Niby Władka bym mógł zacząć ulepszać, ale dobra, jeszcze troszkę i będziemy mieli na kolejne serce. Teraz się na tym skupiam. Twierdza nam się ciągle buduje na poziom 12. Tu mamy po piąteczce, kwatery na 9 wpadły. No i tyle, nie? W tych rzeczach się za wiele, myślę, od ostatniego odcinka nie zmieniło. W ogóle to też pójdzie na YouTube'a. Więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to... W sensie jak jest ciekaw, jak ktoś po prostu chce, to może napisać siema YouTube. A jak kogoś nie będzie do końca, to sobie będzie mógł na YouTubie nadrobić i obejrzeć. Dobra, tu ataczki porobione, cyk, gildyjka. Pewnie was gildia interesuje, ale w sumie też jest zastój w tym momencie. W zasadzie też jest teraz zastój. Jakieś tu podmianki, jakieś tutaj dramy, coś tamtego wychodzą, więc trzeba co niektórych ludzi podmieniać. No powiedzmy, coś tam się w gildii dzieje, ale nie jest to nic strasznego. Ale no gildia top 4... w zasadzie ciągle utrzymuje i jest to niezmienne, więc no na razie jest ok, na razie jest jak najbardziej ok. 158 mamy procent ulepszeń, tutaj oczywiście kolejna wyprawka o 18 będzie 160%. No i chyba tyle co do gildii, 550 rycerzy, gildia mówię, w dalszym ciągu raczej top 4 i w dalszym ciągu, jeżeli się nie mylę, jest to gildia w 100% Polska, chyba tylko Freja jest wyjątkiem. Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale tak mi się wydaje. Dobra, wszystko. Tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o takie na szybko przedstawienie, co tutaj się wydarzyło w ostatnich dniach. I lecimy. Lecimy do strefy mroku. Na tego ziomka mam naprawdę duże procenty. Cyk. I nam siedzi. I mamy jakiś łuczek. Zobaczmy, czy ten łuk jest dobry. Plus 7, nie za dużo. 4% runka. No, rozmontowanko. Nie ma co podmieniać. Lecimy dalej. Ohydny gremlin teraz. I testosteron, okej. Okay. Siema dzieci z YouTube'a, pozdrawia patologia z Twitcha. Bez kitu. Dobra, barbar, plus 49 runka, bardzo fajnie. To możemy od razu wrzucić do kibelka. Możemy rozmontować, żeby już było z głowy. Co robi u was Freja? Powiem ci, Mikołaj, że... Nie mam pojęcia, co u nas robi Freja. Jak mam być tak w 100% szczery, to nie mam pojęcia. Nie wiem, dlaczego on tu jest, ale fajnie, że jest, nie? Wiedziałem, że powiesz. Znaczy no, jeżeli chodzi o te dramy, to nic strasznego, nie? Ale coś tam się, ktoś tam się spruł, więc w gildii, w sensie, jakiś tam gracz, coś tam nie pasowało i tak dalej. No ale zdarza się, no jak jest w 100% polska gildia, zresztą nie tylko polska, to zawsze ktoś ma jakiś problem. Zawsze się ktoś nie zgadza. No to jest jednak 50 różnych osobowości, co by nie mówić. Dobra, tu już mamy samych magów. Więc na razie chyba będzie problem, żeby ich ubić. Czy można do gildii? Adam Diablo, na EU10 to pisz do Symbusia. Okej, wieżyczka. Wieżyczkę jeszcze możemy machnąć. W ogóle to tak, tornado zrobimy. Dalej. Zrobimy, super. Może do kolejnego woja tu popchniemy. W ogóle to
te itemki to ja mogę wywalić, bo my chyba dzisiaj tych itemów to trochę pozdobywamy, więc i tak prędzej czy później będę to musiał wywalić. Troszeczkę golda, jak widzicie sobie, aha, zachowałem, żeby mieć dzisiaj na jakieś tam przebieranko ewentualne. No tak, tylko Daczek, też jest inna jakby atmosfera w gildii pay to win, gdzie ludzie wydają pieniądze, a inna jest w takiej gildii, która jest bardziej for fun, no nie? Czemu nie wydajesz golda? No bo tak jak mówię, na przebieranie na evencie epickim mam, w razie czego. Dobra. Rękawice mamy jakieś, zobaczmy. O, proszę bardzo, i to bardzo fajne rękawice. Od razu odzysk klejnotu, rozmontowanko, cyk cyk. A, w ogóle ile procent ma Wiedźma na tym serwerze? 84 prawie, no to już niedługo... Niedługo będziemy mogli pierwszy czar sobie ogarnąć. To możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Jak będą jakieś punkty życia, to podmienimy dla siebie. Czy na EU9 już są wszystkie czary? Nie wiem, bo ja nie gram na EU9. Więc ci nie odpowiem. Dobra, wieżę na pewno możemy jeszcze pocisnąć fajnie. Mamy już 67. Nie ma, okej. Teraz mamy jakiegoś zwiada, ale ten zwiad nam nie pada za bardzo. Dobra, jakieś kapcie znowu dla Magusia, ale też nie przejdą. I mamy pierścień na zrękę, zobaczmy. Plus 5, no to też bez sensu, rozmontowanko z bomby. Poka osiągnięcia w klaserze? No raczej mam takie podstawowe, wiesz? Ostatnio mi wpadło w ogóle za podziemie, że wszystko mam na 5 levelu. O, mały gród, dokładnie. Przez to, że te gobliny i trole ulepszyłem. No ale raczej takie podstawowe osiągnięcia. Z run mi jeszcze sporo brakuje. No, tak wyglądają moje osiągnięcia. Na Hemoridor, w ogóle to tak, ten Esteros, co ostatnio nie mogliśmy ubić. Na niego mamy teraz prawie dwa... Miałem powiedzieć, że na niego mamy prawie 2% teraz. Dobra, i fajne buciki, od razu punkty życia 2%, zobaczcie. Dobra, czyli ja już mogę po 2% zdobywać, warto zapamiętać. Z tym to możemy sobie obejrzeć walkę. Jak najbardziej. Czekam na promocję, okej, rozumiem, Oldi. Dobra, no ładna seryjka. Teraz w Westerosie mamy maga, to już go nie ma co. Na Hemoridor miałem fajne procenty. To mi nie da za duże expa, ale padnie, zawsze to naklejka do klasera. Dobra, i co? I może jakieś lekutkie przebieranko. Zobaczmy, co nam tutaj poleci. Paseczek bardzo... I od razu dobra runa, Jezu, jak cudownie. Pancerza trochę tracę, ale trudno. Latuwa. Brońka. O Jezu. O Jezu. 40 średni jak na broń woja. 5%, dobra. Dobra, teraz sprawdźmy procent. Ile masz runek? Tyle, Mareczku. W ogóle to... Poklikam to, jak już pamiętam. Bo dopiero co resecik zrobiłem. No mamy tak, na meduzę z moczar mamy 1,24%. Na wieżę mamy jeszcze 14%, to tą wieżyczkę możemy machnąć. Powinno nam jeszcze siąść. No ja... O dobra, dzięki. Teraz mamy jakiegoś magusia. Miałem powiedzieć, że z magiem może być ciężej, ale jednak nie. Dobra, cyk. No pięknie to siada, tylko wieża nam nie daje expa, a ja potrzebuję expa. To od razu rozmontowanie. To na wszystkie staty rozmontowanie. Tu mamy punkty życia 2%, a czy ja nie mam... Tak, w tych rękawicach muszę zamienić od razu za pamięci, cyk. I to jest na zrękę. Plus 9 to też. To jest na intę. Plus 7 to też. To jest na zrękę. Plus 8 to też.
I tutaj dajemy sobie, no też rozmontowankę. Dobra, goldzika wydamy, tak, tak. Zostawię trochę na to przebieranko dalsze, ale... Ale no możemy do jakiegoś dwa koła siły dobić. Też na pewno trochę pomoże. Cyk. I teraz HP lecimy do 1800 powiedzmy. Sianko Kakir, witam serdecznie. Dobra, tu dobijemy do 1800. A Karondor pytał chyba, jak wygląda moje podziemie. Serce mam 8 i traktor mam 8, Karondor, jakby co. Dobra, czy zrobimy portal? Kto to jest? To jest Zwiat. Spróbujmy. Wymieniliśmy brońkę, może siądzie. Czemu trzymasz na takich niskich upach? Jakich upach, Karen? Bo nie rozumiem. No cóż. Może jakbyśmy coś jeszcze przebrali, to by siadło, no ale... Jest jak jest. Co dalej? Hemoridor i smoczy skarbiec. Smoczy skarbiec nam powinien paść. W sensie EQ, bo nie mam surek. A też nie chcę bardziej ulepszać na takim niskim levelu, wiesz? Bez sensu, Imo. Czy ominęło cię klikanie lochów? Jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w trakcie klikanka. Dobra, mamy 2, 4, 7. Ten zwiadek by nam jeszcze padł? Niemalże jak zwiadek Maciek. Dokładnie, padnie. Teraz mamy Woja. Woj to by nam chyba jeszcze padł, jak się nie mylę. No niby to nam daje małe expa, ale wiecie, to są naklejki do klasera. I tutaj... O, parę takich lochów się ubije i level wskakuje, nie? Dobra, to nam jeszcze siadło. Tu mamy jakieś buciki, ale to będzie do kibelka. To możemy od razu wywalić. Dobrze, i teraz tak, tornadko może. Coś tam w tornadzie jeszcze możemy machnąć. Może jakiś epiczek nam poleci fajny dla nas. Jezu, kto dodaje non-stop tego Gailona do Song Requesta? O co chodzi? Ja pierdolę. Brakowało mi tego, widzowie. To jest właśnie powód, dlaczego tęsknię za streamami. Okej, tu mamy pasek plus 2 i pancerz na plus, ale punkty życia w ogóle. To te punkty życia sobie zostawię, jakby nam coś poleciało znowu z runką. To możemy wywalić, to możemy wywalić. To do kotła, dobra. Dobra, kogo my mamy teraz w tornadzie? Woja. Czy jego jeszcze zrobimy? Ale musisz mieć suba essownik, żeby to robić jak coś. Dobra, tu kolejny woj, level dobiliśmy, cyk. Teraz tak. Sprawdźmy procenty. 1,88 na wieżę, smoczy skarbiec 1,82, meduza 1,70. Jakby nam ta meduza siadła. O, dobra, pięknie. Jakby nam siadła meduza, to i raczej kolejni nam siądą. Dokładnie, cyk. I mamy króla jaszczura. W sumie to zamiast tak klikać na pałę, to to na pewno do rozmontowania leci. Ale mamy jakiś paseczek. Plus 44 dla Barbara i z runką, jak najbardziej git. I dobra, i teraz. Dobra. Kolejny loszek zamknięty, tu mamy Magusia, na niego mamy mało. Na Kunegundę fajny łuczek, więc możemy podmienić. Cyk, cyk, dobra. I teraz tak. Teraz jakichś trinketów możemy poszukać i generalnie gabinetu magii. Plus 18. Chociaż... No tutaj to nam by się przydał tylko ten. To mamy powymieniane, dobra, to może nie, to może zbrojownia dalej. Bo jak to tu wygląda? No ze zbrojowni mamy stare rzeczy, powiedzmy. Kurwa, tu dużo pancerza na minus, ale dobra, trudno. 25% zostało i tak. Tu od razu runkę zamieniamy. Na to 2%. Odzysk klejnotu, pyk. Tu razy 2, cyk. I mamy 9% punktów życia. I mamy kolejną brońkę, plus 4.
Szkoda, że to... No rozrzut większy, nie? Ale to jest plus 4, to jest mało, plus znowu na wszystkie staty, więc nieważne. Hełmik, proszę bardzo, hełmu nam brakowało. Szkoda tego pancerza, bo tracimy go za każdym razem, ale trudno. Czy mamy jakieś punkty życia? Jakbym miał jeszcze gdzieś tam dał na swoją postać, bo to jest na razie priorytet. Ale z tego co widzę, co nie mam, ale mogę poszukać... O! No właśnie. Cyk. I cyk. Cyk. Oldi, może dodajesz jakąś bardzo długą nutkę albo coś takiego. Ogarnąłem ostatnio też ekudawki w ogóle. To chyba nie było na ostatnim odcinku widoczne. Więc tam jakoś w międzyczasie sobie to ogarnąłem. I dobrze, i teraz zobaczmy procenty. No na 13 piętro mamy 1%. Na wściekłego wilka 0,74. No dobra. Ten set przypomina Neutralas 2,21. Ty kurwa śmieszku. 2,22 chyba bardziej. Dobra. Niech będzie tyle. Lecimy. Spróbujmy ubić tego Roberta. Jeden procent to ani nie jest mało, ani nie jest dużo. A on nam da 250 na bank. Generalnie Stream Elements Oldie często się psuje, nie? W sensie... Nie akceptuje wielu nutek, no coś tam generalnie jest, wiesz. Tam jest jakieś ograniczenie, że niektórych nutek nie można, niektóre nuty są za duże, za długie. I tak dalej, i tak dalej. No, więc tak jak mówię, Pabel. Nawet jak sobie najedziesz tutaj na swój pancerz, to masz, że to jest poziom przeciwnika. Także ja... Jak mam 2,4,8 level, to mam 25%, ale jak walczę z przeciwnikiem, który ma 300 level, no to już tych 25% nie mam, no nie? Oczywiście w walce z magami pancerz nie ma znaczenia, więc no jakby rozumiecie. Siemka, dostałem się dzisiaj do finału Mistrzostw Polski w Sudoku. Siemanko Mike, gratuluję w takim razie. Serdecznie ci gratuluję. No Jezu, padnij, proszę. 1% to nie jest mało, 300 koła HP, no nie mogę. Kurwa, no kiedyś ten mag dla Berka to by było tago. Tago by pyknął, kumacie? O co chodzi? Dawaj, dawaj. Siedzi. Siedzi, mamy to. 250 level. Uff. I mamy jakieś rękawice plus 6. Jest 250 dobity. I zobaczmy sobie waleczkę. No nie było to trudne, tylko trzeba było to zrobić, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, co my tu mamy teraz? Oczywiście pakiecik od 250, no ale to wiecie, zmiana dla twórców z ostatniego filmu, to tam już nie będę się rozwodził, bo kto oglądał, ten wie, co się wydarzyło w tym momencie, ale to nieistotne. Okej, okay, może gabinet, mogę tak, tornado. Tornado jeszcze trochę zrobimy. Jak zrobimy trochę tornado, to będziemy mieć trochę golda. Wypadałoby zmienić gabinet magii. 15% z runek by wypadało już mieć HP. I dalej będziemy kombinować. Tylko tu trafiamy ciągle na wojowników, więc to też nie jest komfortowa sytuacja. Dobra, mamy jakiś paseczek, zobaczmy. To na wszystkie staty. Ale może zostać, będzie do kibelka. Okej, mamy 2,5,1. Jakaś klatuwa to do wywalenia. Mamy już 3 miliony golda.
Trzymaj się, Ahajko, miłego wieczorku dla ciebie. A czemu chciałeś Oldie uczcić Akirę? Bo ja nie jestem za bardzo w temacie. Akira to jest... coś za Nimę? Dobrze się orientuję, czy nie bardzo? Pasek do kociołka za 3 miliony? A w sumie można ten pasek dać do kotła, no bez kitu. Dobra, kolejny level wbity, tu już nie rusza się za bardzo. To możemy dać bez kitu do kotła. I okej, okay, gabinecik magii wymieniamy. Plus 24, to już jest fajne. I tu runki nie zamieniamy, bo tu mamy 1%, a my już możemy zdobywać po 2%. Które swoją drogą... miałem... a, tu miałem 2%, bez kitu, dobra. Cyk. Mamy już 12%. I jeszcze wrzucimy sobie do pierścionka i do trinketu. I będziemy mieć 15% HP z runek. Twórca Dragon Balla. Aha, rozumiem. No nie, i za mało... kurwa, ile to kosztuje? Co jest? Dobra, to wieża jakaś. No to jest za samego golda, bez grzybów. To nie ma co się dziwić, że tyle kosztuje. Ale już nie będę rolował po... zmarł twórca Dragon Balla. Aha! Okej, okay, rozumiem. Wronka! Premię do PD i premię do złota. To są dwie runki, które powinieneś mieć w secie do awki. Na stojaku. Dobra, siedzi. Teraz mamy Woja. Też siedzi. O, jest jakaś brońka dla Mariuszka. A nie. Kurwa, myślałem, że to broń dla Mariusza, a to TT. Myślałem, że to jest ta kosa. O, ta. Bo mi tak mignęło szybko. A to kurwa czapka. Dobra, nieważne. Rękawice dla Kuni, plus 45, bardzo fajne. To na razie zostawimy, już powoli będę musiał wymieniać niestety, w sensie wymieniać, wyrzucać itemki, bo mi się rozmontowania skończyły. Teraz mamy różdżkę dla Magusia, dobra. Wywołałem. Tu zrobimy miejsce na klejnocik i tu odzyskamy klejnocik, cyk. Oczywiście jeżeli ktoś ma wolnego Primika, nie zużył na żadnym innym kanale i tak dalej, to może użyć na tym kanale, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Na przykład Wronka tutaj widzę, że ma ikonkę Prima. Nie wiem, czy gdzieś użył, czy nie. Ale jak nie, to może zostawić. Nie obrażę się. Okej, teraz mamy buty znowu. Plus 18, to jest mało. No już muszę sprzedać, tak jak mówię. Niestety, zdarza się. Dam Primika, jak powiesz mi, jak odebrać dropy. Dobra, to możemy zrobić tak, to możemy zrobić tak, to możemy kupić od razu na postać, dodamy miejsce na klejnot, zamienimy runki z tym. Tu sobie klejnocik odzyskamy. I dobra, jest sytuacja win-win. Dobra, jeszcze pierścionka potrzebujemy. Ile mogę mieć max procent bonusu do PD i złota na postaci? Do PD 10%, do złota 50%. Dobra. I teraz potrzebujemy jeszcze 2%. Ale to już z jakiegoś... ja pierdolę, nie mogę. Szukałem broni. Ale no tu jest rozrzut słaby. No chujowa, chujowa. No trudno, zdarza się. Ale właśnie chciałem jeszcze tutaj zbrojownię dla broni porolować, nie? Tylko takie już na 3 staty, żeby była. O, są punkty życia, zamień runki, cyk. No i tym sposobem mamy 15% do punktów życia na postaci, super. Poszukamy tu jeszcze trochę brońki, ewentualnie jakiegoś itemku z lepszymi... z lepszym pancerzem przede wszystkim. Zbrojowni. I polecimy jeszcze w lożki, zobaczymy. A co jak już mam tu Prima? Averycz, nie masz Prima tutaj, bo nie masz suba. Przestań kłamać, dawaj Prima, bo dostaniesz bana i tyle będzie swoich dropów. Budki plus 4, to bez sensu. Budki plus 6, bez sensu. Dwa razy z rzędu buty, a tak dwa razy z rzędu broń, kurwa, jakby nam poleciała? To by było, no nie ukrywam, dość miłe.
Czapka plus 1. No my generalnie przebrani jesteśmy dobrze, no tylko ta broń na 3 staty by się przydała. Sianko Koniczyn, jak było w kinie Gicior? Byliśmy na tej pandzie, Kung Fu Pandzie. I jak na to, że to bajka, to nawet mi się film podobał. Ale to już mówiłem na początku. Także Koniczyn, mimo wszystko dzięki za polecenie. Co prawda było krok od tragedii, ale... Wiesz, o co chodzi. Uff. Bez kitu, close. O kurwa. Dziękuję, dziękuję. Czegoś takiego właśnie szukałem. Dobrze. Brońka ideał. Wszystko mamy ulepszone razy dwa chyba. A nie, pierścionka nie mamy. Chujowa? Jaka chujowa? Ja lepszych średnich na pewno bym nie dostał, bo dopiero co zmieniałem broń. Ale jest na 3 staty i ma większy rozrzut. Co ty mówisz, że chujowa? Dobra, sprawdźmy procenty. Toksyczne drzewo mamy 1,60. W ogóle na smoka noworocznego mamy 6%. To może jego ubijemy jeszcze. Trzymaj się, Kosur, miłego wieczorku. A o czym tak w skrócie? Kung Fu Panda o czym? No, o pandzie, która zna Kung Fu. To tak w dużym skrócie, wariacie. Siemanko Tomczek, witam. Dobra, teraz mamy Heimdala, 4,5%. Okej, okay, to było prostsze niż myślałem, ale też nie daje za dużo expa. No i teraz mamy to toksyczne drzewo, jakbyśmy tego Magusia ubili, to potem kolejni też pewnie pójdą ładnie. Patryś chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. No tak, no. Chciałem po prostu... Ale jakie jest pytanie, o czym jest film? Co to jest za pytanie w ogóle? A mogłem zostać na tym, że o pandzie, która zna Kung Fu, bez kitu. A... Przepraszam. Jeżeli faktycznie komuś zaspoilerowałem, to najmocniej przepraszam. Totalnie nie pomyślałem. Okej, okay, więc tak, pokonaliśmy tego wściekłego wilka, to teraz lecimy dalej do strefy mroku. Raczej powinno to padać dokładnie, dość łatwo. To musimy sprzedawać, niestety. Patrzajcie, YouTube, co was omija na Twitchu. Nie no, kurwa, ja to wytnę z nagrania, no ty sobie jaj nie rób nawet. Bez przesady. Gdzie mój alert do subie? Obiecuję, musisz kliknąć udostępnij na górze albo na dole czatu. I wtedy wyskoczy. Zostaw śpiew na YouTubie? Nie, no proszę was. Już wystarczy, że się tutaj dla 1000 osób zbaśniłem. To na YouTubie dla kolejnych 2 albo 3 to tak wiesz. No tak średnio bym powiedział, nie? A, w sumie to mogę odzyskać i od razu wrzucić. Mamy teraz woja jakiegoś. Nie mam właśnie ciekawe, a spróbuj odświeżyć streamka. Pyk. Tu mamy z rękę plus 51, zobaczcie, okej. Okay. Ale tu musimy zrobić miejsce na klejnot już. Pyk, pyk. Strefa mroku dalej. O, i teraz będziemy mieć rosiczkę bagienną. To jest kolejny mag, ale tego zwiada chyba jeszcze ubijemy. O, proszę bardzo. Obiecuję, dziękuję ci pięknie za drugi miesiąc Prime'ika. Na apce mobilnej zadziałało, to git. Więcej zarobisz, jak będzie na YouTubie? Nie no. Ale ludzie nie będą wiedzieć, że tam gdzieś w środku filmu jest śpiewanie Mam tę moc w moim wykonaniu. Więc... Raczej film zrobi tyle samo wyświetleń. Więcej łapek, więcej kasy. Nie zarabiam za łapki w górę. No padnij jeszcze, proszę cię. Dobra, ile my mamy na niego procent? Żeby tak głupio nie klikać.
Ej, no my mamy na niego 2,60%, czajcie to? 2,60% na chciwego gremlina. I on nam nie chce paść. Przecież to jest... prank. Raper z Niemiec? Aha, okej. No ale zaraz, no. Za jednego Prima zaśpiewałem prawie całą Mam tę moc. Puściłem na streamie specjalnie dla widza i jeszcze mam coś robić? No już nie przesadzajmy, tak? Jak ludzie dają clickbaitowe nazwy, to ty wstawisz, zaśpiewałem, mam tę moc, zobacz sam? Nie no. Dajcie spokój. Sorry widzowie za ten szum, który pewnie teraz jest, ale... chyba jest odkurzanie w tym momencie włączone. Nie no, co to kurwa jest, żeby 2,60% tak długo nie padało? No wy to widzicie? To jest właśnie to RNG, no ale kurde, no bez przesady. Relog? Dobra, reloga zrobiłem, no już. O! Ja pierdolę, Jezu. Relog w tej grze to jest naprawdę... wszystko się tym relogiem załatwia. Szkoda tylko, że 300 grzybów zmarnowałem na niego. Dobra, co my tu mamy? Plus 12. Nam też się to nie przyda. Więc do wywalenia. Tak, tak, do wywalenia, dokładnie. Dobra, i teraz tak, z takich fajniejszych procentów, tak na dobrą sprawę, to nie mamy niczego. Na tą rosiczkę pewnie będziemy mieć z 0,50 obstawiam procenta max. 0,14, o to nawet przeholowałem. Aczkolwiek na 13 piętro mamy prawie 1%. Na 13 piętro w świetle. To może jeszcze jego byśmy machnęli. Sprawdźmy to. Nie no, ta gra to jest naprawdę troll. Przysięgam wam, że ta gra to jest troll. Ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Przysięgam. Teraz tak, tornadkiem może byśmy dobili 2,55 jeszcze. Ja 0,5, 600 grzyba i chuj, no widzisz. No ja na rosiczkę miałem prawie 3 i wydałem z 300, a na tego miałem 0,90 i wydałem ile? 2, 3? No niestety, to jest to RNG. Dobra, ten pasek możemy też sprzedać. To akurat do wiedźmy pójdzie. Dobra, i mamy 2,55 level. Do kolejnego woja to tornadko sobie poklikamy. Standardowo. Jest kolejny woj, czy on padnie? Dobra, on jeszcze padł. Może jeszcze z level z tego tornada byśmy wycisnęli? Blunt Brunet. Sprawdzam postacie tylko za subiki już dzisiaj. Bo już ktoś odebrał za punkty kanału. Dobra, teraz jest kolejny. Okej, dajmy sobie w HP do jakoś 1900. W sumie teraz będzie event golda, to ja chyba nie daję szczęścia ani boków. No, tylko sobie polecę w siłkę, resztę już się tu dzisiaj nie przebieram, więc nie potrzebuję golda kitrać. Zobaczmy w ogóle tą walkę. O Jezu, nie, proszę, tylko nie to. Nie no, ty jesteś... doktor Plagi, ty jesteś nienormalny. Przysięgam ci, doktor Plagi, ty jesteś hejterem. Boże, nie doktor Plagi, Mide Plagi Doktor, sorry, już mi się pojebało z tą nową klasą postaci. Chłop mnie napierdala. Czajcie to. Szkoda gadać. Cianko Klauskox, witam. Koksu napisał, żeby wykopać klucz do magmy. Tylko problem z kluczem jest taki, że ja wątpię, że mi on poleci w miarę szybko. Ale możemy spróbować.
No właśnie. Dobra, no możemy parę razy skipnąć, ale 50 za skipa to mnie boli jak skurwysyn. Nie będę ukrywał. No właśnie. Relog? No już właśnie przerelogowałem zanim pierwszy raz kopałem. Kurwa no, nie wytrzymam. Ostatni raz. Ja pierdolę, chyba mi 4 gemy na szczęście poleciały, dobra. Albo dobra, jeszcze raz, ostatni. Dobra, no to chyba tyle na dzisiaj. To chyba tyle na dzisiaj. Dzięki koksu za radę. No mamy jeszcze smoczy skarbiec 2,5, ale to nam daje mało expa. Na wieżę mamy 1 i potem już poniżej 1. Na jakieś rzeczy, które nam dają taką faktycznie fajną ilość expa, to jest 13 piętro 0,18 i rosiczka bagienna 0,10. Poczekamy na kolejny kluczyk i będziemy dalej pewnie cisnąć, nie? Na tym berku. I tak jest git, bo planowałem dobić 250, dobiłem 255. Także szczerze mówiąc nie ma tragedii. Dobra, cyk, tu jeszcze możemy poulepszać. Jak serwer wygląda, Jezu, jak zaczęło lagować w ogóle. Jak serwer wygląda, to wam pokazywałem na początku, więc już nie będę się powtarzał, powiedzmy. Okej, git. I wszystko, i chyba wszystko. Aweczkę zrobimy, dzisiaj żadnego pupila nie mam do złapania. Porobię tu codzienne czynności, ale to już później. I gicior, fajny progresik wleciał, troszkę sobie nadrobiliśmy. Przede wszystkim ten level.